Pan profesor Jacek Rostowski, minister finansów, jest naszym gościem. Panie ministrze, czuje się pan bardziej politykiem czy fachowcem, ekspertem? No, wie pani, i to, i to. Oczywiście politykiem zostałem, jak zostałem ministrem finansów. Uważam, że w demokracji nie może być tak, żeby ministrowie nie byli politykami. I wszędzie na świecie budżety Ministerstwa Finansów są politycznie odpowiedzialne wobec wyborców. W demokracjach oczywiście. To, co pańskim zdaniem jest najważniejszym zadaniem ministra finansów jako strażnika budżetu państwa, czy dbanie o każdą indywidualną kieszeń, czy dbanie wyłącznie o to, by stany finansów państwa były w porządku? Bezpieczeństwo gospodarki, bezpieczeństwo finansów publicznych, bo tylko bezpieczne finanse publiczne zapewniają, że rząd będzie mógł spełnić swoje zobowiązania, na przykład wobec emerytów. Nadchodzi kampania wyborcza, już jesteśmy w kampanii wyborczej. Myślę, że nie sposób o tym nie wspominać. Mam zamiar punktować wszystkie nieodpowiedzialne pomysły opozycji, których już nawet w ciągu tych paru dni, tak naprawdę od początku kampanii, nagromadziło się. No to powiedzmy o jednym: pomysł obniżenia akcyzy w cenie paliwa. Czy to jest możliwe, w jaki sposób to może wpłynąć na stan budżetu państwa i czy rzeczywiście obniży cenę litra paliwa tak, żeby indywidualni użytkownicy pojazdów mechanicznych to odczuli? Kosztowałoby to 450 milionów złotych. Nie jest to bagatelna kwota. Ale tutaj największy problem w tej chwili z takim ruchem, są trzy problemy. Pierwszy problem jest taki, że to jest ten najpoważniejszy, że w tej sytuacji turbulencji na rynkach światowych taki sygnał, taki ruch mógłby być odebrany przez rynki, przez inwestorów, jako skrajne upolitycznienie polityki gospodarczej, mógłby doprowadzić do utraty zaufania wobec złotego, do osłabienia złotego na tyle, że w końcowym efekcie cena benzyny zamiast spadać wzrosła. I dlatego ta propozycja w ubiegłym tygodniu, rzucona w ubiegłym tygodniu przez Jarosława Kaczyńskiego, była rzucona w najmniej stosownym momencie. Znaczy, to po prostu pokazuje, że człowiek nic o rynkach, nic o gospodarce nie rozumie. Mamy doświadczenia 2005 roku, kiedy rząd też przed wyborami obniżył akcyzę, a cena benzyny w żaden sposób nie spadła. Trzeci element jest jednak taki, że przy tych zawirowaniach rynkowych to cena ropy spada i wobec tego raczej dalszego wzrostu benzyny, przy założeniu, że złoty nie osłabnie na skutek jakichś nerwowych i głupich ruchów, raczej nie powinniśmy się spodziewać. Ma pan naturę spiskowca? Nie. Mam nadzieję, że nie. Może się mylę. Czytałem wypowiedzi różnych polityków opozycji, którzy, powołując się na pańską wypowiedź dla gazety Platformy Obywatelskiej Pogłos, w której to zapowiedział pan, jak to niektórzy mówią, chlapnął, że po wyborach trzeba będzie znaleźć oszczędności w wysokości 80 miliardów złotych, a pan to ukrywa. No, znaczy, po pierwsze, nie powiedziałem, że po wyborach. Powiedziałem, że nasze działania zupełnie nie tylko otwarte, ale działania, które głosimy. Przedstawiłem Komisji Europejskiej, ale także w wielu wywiadach. Te wszystkie działania, które doprowadzą do naprawy, doprowadzają już w tym roku i w przyszłym roku
do pełnej naprawy finansów publicznych Polski, tak abyśmy już nie mieli nadmiernego deficytu w przyszłym roku. Te działania doprowadzą do zmniejszenia luki w budżecie, deficytu budżetowego 80 miliardów złotych, ale tak naprawdę wszystkie te działania, z wyjątkiem jednego działania na 1/10 tej kwoty, już zostały podjęte i już są w toku. Nic nowego i dodatkowego nie przewidujemy i nie ma oczywiście na stan wiedzy w dniu dzisiejszym takiej potrzeby. Te działania to reguła wydatkowa. Ta reguła wydatkowa w ciągu tych 2 lat da aż 48 miliardów złotych. 18 miliardów złotych to reforma OFE, a reszta to głównie skutki wzrostu gospodarczego. Więc to są rzeczy, które, no, jeśli nie są znane opozycji, to powiem tak, powinny być znane i powinny były być znane co najmniej od lutego, kiedy przy wszystkich razem z komisarzem Rehnem w tym gmachu, w pokoju, w sali obok o tym poinformowaliśmy media polskie. To może jest pan bardzo sprawnym i zręcznym księgowym, który potrafi tak zaksięgować wielkie przecież kwoty budżetowe, by rzeczywiście osiągnąć poziomy bezpieczeństwa. Tutaj jednak powiedziałbym tak, Komisja Europejska we wszystkich państwach, nie tylko w Polsce, we wszystkich państwach Unii Europejskiej sprawdza te dane, które i te informacje, które do niej są przekazywane. Myślę, że Komisja Europejska jest lepiej wykwalifikowana niż nasza. No, w sprawach gospodarczych no niestety bardzo, bardzo słaba, bardzo słaba opozycja. Ja myślę, że ciekawe byłoby w tym kontekście zapytać się opozycję o to, żeby sama wyceniła na przykład swoje różne propozycje i plany. Jak patrzymy się na program PiS albo SLD, piękne słowa, ale ani jednej liczby. Chciałbym wiedzieć, ile to miałoby kosztować i jak sobie wyobrażają, że w obecnych trudnych warunkach na świecie możemy utrzymać bezpieczeństwo Polski, pozwalając sobie na taką różnorodność. Zapewne robili państwo symulacje, gdyby przyjąć rozważania opozycji, to czy doprowadziłoby to nas przypadkiem do sytuacji niestety, Grecji? Niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo tam nie ma żadnych liczb w tych propozycjach. Możemy tylko odnieść się do konkretnych propozycji, które opozycja zgłaszała w 2009 roku. Wtedy możemy powiedzieć jasno, że na zasadzie tego, co wtedy proponowali, to deficyt budżetowy w samym 2009 roku byłby o jakieś 50, może niecałe 50 miliardów złotych większy. I jak już zaznaczyłem, my w tym roku i w przyszłym mamy program, no jeden z najszybszych programów naprawy finansów publicznych, może czwarty najbardziej taki prężny program naprawy finansów publicznych w całej Europie. Robimy to po prostu przez bardzo twarde ograniczanie wzrostu wydatków w sytuacji, w której silna polska gospodarka no, dość dynamicznie się rozwija. Ale jednak obserwujemy, panie ministrze, przesuwanie środków z jednych kolumn do drugich, jak chociażby w ostatnim czasie decyzja o przesunięciu z Funduszu Rezerwy Demograficznej 4 miliardów złotych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czy to jest konieczne i czym to skutkuje? Po pierwsze, warto zaznaczyć, że to była decyzja podjęta
zapisana w budżecie na 2011 rok, więc to jest decyzja, która zapadła tak naprawdę jeszcze w październiku ubiegłego roku, czy we wrześniu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o sam fundusz, to opozycja naprawdę nie ma prawa w żaden sposób krytykować nas za te przesunięcia, bo jak PiS odchodził od władzy w 2007 roku, to w funduszu było 3,5 miliarda złotych. Na końcu tego roku, mimo tych przesunięć, będzie 14,5 miliarda złotych. Znacząco więcej. Myśmy do tego funduszu wpłacili 20 parę miliardów złotych w ciągu tej kadencji. Różne instytucje sektora publicznego, zamiast deponować pieniądze na kontach w systemie bankowym, pożyczają budżetowi, dzięki temu mamy mniej potrzeb zewnętrznych i to też pomaga i powoduje sytuację, w której oprocentowanie, które płacimy, jest niższe, więc to jest po prostu takie, można by powiedzieć, inteligentne i ostrożne i oszczędne gospodarowanie płynnością. Thank you.